To trochę wygląda jakby Kasia go chciała na majce nieco zaprosić. No to słuchajcie, ja chciałem bardzo podziękować, bawiłem się świetnie. Ziarno takie nie... Idę do piwnicy! Kurczę, tak zupełnie szczerze, myślę, że to była trochę głupia decyzja, żeby pierwszego dnia już go wywalać, bo Karol mega zasiewał, wiesz, ziarno takie niepewności, ale wydaje mi się, że trollował. Skoro Karol odpadł, to mamy post jego i Kasię. No dokładnie. W pakcie były 4 osoby, które były wyczytane przez NPC-ta. Pakt był świetnością, tylko jakim cudem jestem w stanie to zrobić, jak nie jestem w mafii? Ej, dobra, umówmy się, dobra? Że nie wyrzucamy naszej czwórki. No, ktoś tam wydupcuje tam. Ja ci powiem, jak z mojej perspektywy to wyglądało, że ja powiedziałem, jakie osoby są podejrzane i że jedna osoba z tych jest podejrzana, czyli no tak, Kasia. Te trzy, no. Następnie poszliśmy na rozmowę i dogadaliśmy się, że dzisiaj nikt stąd, z tej czwórki nie odpada, bo no i odpadła jedna osoba z tej czwórki, czyli Freeze. To Ogólnie, znaczy, to jakby... pokazuje, że jest w sumie obywatelem, był na 100% też. No słuchajcie, no niestety, nie dotrzymali słowa, no. Post nie dotrzymał słowa. Tak wyszło, Karol. Wiem, że jesteś pewnie bardzo, jak to oglądasz, poirytowany, bo widziałem, jaką bardzo miałeś przepotężną zajawkę, bawiąc się bardzo, jak to oglądasz. Co to jest? Jakieś organizery do torby, czy to coś... Co to jest? Zawsze poirytowany, bo widziałem, jaką bardzo miałeś przepotężną zajawkę, bawiąc się z nami, ale no co, za dużo gadałeś. Spróbuj następnym razem. Bardzo dziwna decyzja. Freeze uwziął się na Postirola, więc jeżeli Postirol był mafią, w mafii, to bez sensu było mu wyrzucać Freeze. Przecież ty jesteś z mafii, Gimper. Bo po tej decyzji, że Freeze odpada, 3 czy 4 osoby powiedziały, okej, to Postirol jest z mafii. Sprawdźmy lidera opinii. Tak, lidera opinii, lecimy z liderem opinii, stary. Kurwa, myślę, że w tej edycji za dużo tego pierdolenia tutaj jest, nie? Te odcinki powinny być o pół godziny. Ale jak? Julitka wygląda, jakby miała ciężar jakiejś informacji i naprawdę jakby nie unosiła go. On do mnie mówi i nigdy nie może powiedzieć nic na poważnie, tylko zawsze się śmieje, jak coś mówi. I robi tak. Nie jestem z mafii. Dostałem dzisiaj coś takiego. To jest karta, na której spisujesz listę rzeczy, w jaki sposób wybrana przez ciebie osoba ma się dzisiaj posługiwać. No! Ja mówiłem to w poprzednim odcinku, że na pewno dostanie jakąś kartę, żeby go stamtąd wyciągnąć. Zawsze muszą tak co robić, że tych mafiozów ciągnąć. Kartę, to musisz mi napisać listę działań, ja przekażę list z pogróżkami wybranej przez ciebie osobie. No to akurat udało ci się, bo miałem dać pierwszej osobie, którą spotkam, więc to jest... Wiadomo. Może zmienić swoją decyzję. Nie, no mógłbyś dać jakiegoś detektywa czy coś, ja nie tylko mam wierzyć. Że gdyby któraś z was było z mafii, to byście nie wy***li Freeza, po prostu. Moja teoria jest taka, że... Ale ty też jesteś z mafii, ku... liderze opinii. Mafia wyrzuciła Freeza, żeby narobić zamętu. I że może być tak, że ani Kasia, ani Posti nie są z mafii i ktoś celowo wyrzucił Freeza, żeby rzucić na nich podejrzenia, nie? I myślę, że osoba, której będzie na tym zależało, żeby się skupiać na nich, może być potencjalnie podejrzana. Dobra. A ona zostaje z nami. Albo drugą stronę, Posti jest mafią, tak, albo nie ciebie. No, dobra, ale nie wiem. Ja uważam, że ty dzisiaj dostałeś kartę. Ja dzisiaj też dostałam kartę. Kiedy? W którym momencie? Ja dzisiaj też dostałam. Ale on wie, jaką dostałeś kartę. Jak kiedyś ty pokażesz, że masz kartę, to ja ci też powiem, że mam. Ja wiem, czy masz. Nie. A jak ktoś z was dostał? Nie. Okej, to ja też wam nie pokażę. Nie dostała kartę. A to możemy pójść na bok, no? Nie dostała kartę. No to my zagraliśmy wabank i mówimy do niej, jak nie pokażesz karty, to głosujemy wszyscy na ciebie. Kasia uległa presji. Jak pokażesz tą kartę, ja na ciebie głosuję. Okay. Ja też. To oddali i obiecuję ci, że dzisiaj nie głosuję. Tak. Tak? Pokażę. Nie, bo to nie jest mądre. Dlaczego nie mądre? Ja też obiecuję, nie zagłosuję. Ja nie zagłosuję. Ja nie zagłosuję. Ja nie zagłosuję. Ja nie wchodź w takie coś, nie róbcie tak. Ja mówię, nie, Kasia, naprawdę obiecujemy, pójdź, pokaż nam kartę. Kasia poszła? O was? Przecież możemy ją okłamać. Co jest z wami? Masz. Nie, ale dobrze, i właśnie widzisz, okay. I to jest już na plus. Okay. Wróciłem. Bo widzimy to, no. Ale jakby mamy domyślać się, skoro tutaj mamy jedną na dwie szanse, że trafimy. Tak, wiesz, o co chodzi? Starczymy my, żeby przegłosować? No to po prostu strzelajmy po prostu w Kasię, bo skoro uważamy, że to jest Faustyna i Kasia, to co to jest za różnica? Zobaczymy. Zaufajcie mi tylko po prostu w tym jednym i miejmy nadzieję, że po prostu trafiliśmy dobrze. Aha! Nas nie oszuka. Dobra, mnie nie było przez 15 minut, czy tam przez 10 i co? On Żabsonowi wypisał, że ma na Kasię napierdalać. Konkluzja tej rozmowy była taka,
że wszyscy 7 osób się umówiliśmy, że głosujemy na Kasię. Na pierwsze zadanie dzisiejszego dnia. Zostaniecie podzieleni na 3 grupy dzisiaj i każda z grup będzie miała do wykonania 2 zadania. Za każde zadanie otrzymujecie 1000 zł plus dodatkowo 1000 zł każda grupa otrzymuje do wspólnej puli oczywiście, jeżeli wykona oba 2 zadania. Czyli dzisiaj maksymalnie możecie zdobyć 9000 zł. Pierwsza grupa to grupa Aga, Kasia, Żabson i Kury. Druga grupa to Naruciak, Blołek, Julita i Bartek. Będziecie wykonywać zadania, ale będziecie mieć pewne utrudnienie. A co tu? Kto to jest mafii? Kto to jest mafii? Ja byłem obywatelem, zostałem wydupcony i dołączyłem do policji. Dzisiaj będę was ścigał. Waszym zadaniem jest usunąć znaki mafii z miasta. Ale to są różne znaki. Policja będzie pilnować, czy na pewno nie łamiecie przepisów przy tym. Macie na to godzinę. Zobaczcie, wracam gorlic danie z przekazanych wam... Na składników. Czyli mamy dosyć dobra, w plecakach. Dobra, czyli powiedziałeś, że ty umiesz gotować, Żaba. Ja też umiem. Zobacz, ja mam. Serio trzeba zrobić obecnie. Ryby. To co oni mówią? Dlatego my tu mamy ryby. Trzeba wbijamy do kogoś na chatę, no. Tu jest chłop na... Ej, tu jest chłop na motorze. Słuchaj, mieszkasz tu gdzieś niedaleko? Gdzie? Daleko? A co wam potrzeba? Potrzebujemy wbić do ciebie na chatę, coś ugotować. Znaliśmy jakiegoś jednego chłopaka i od razu z nim zaczęliśmy wchodzić do akcji. Ej, psy jadą, dawajcie, bo oni nas łapią! Co? Chodźcie! Co on gada? No bo policja! Gdzie? Aha, dobra, na skrzyżowaniu! A oni mogą tak stać na skrzyżowaniu, jak to jest taki rekwizyt bardziej niż ten? Tu? Zobaczcie, czy przejedzie. Czekajcie, skitraj się! Nie możesz pokazywać się, bo nas... Pojechał! Daleko? Pojechał, dopiero przejechał. Przejechał, no. Napis obywatel. A drugim zadaniem jest trafienie w miejsce. Tam znajdziecie... Artystyczny wandalizm. Czyli graffiti. Czy to jest mamy tutaj koordynaty. Trzeba rozwijać koordynaty. Problem jest taki, że wujas oświadczył nam, że no telefonu no. Słuchajcie, najważniejsza zasada, nie możecie używać swoich telefonów. No i stwierdziliśmy, że podejdziemy do przypadkowego pana, który siedział. Ale możemy kogoś poprosić. Pisać w Google Maps tylko koordynaty, żebyśmy znali miejsce. Czy możemy tak? O. Super, bardzo dziękujemy. Super. Ja to się strasznie boję, że te koordynaty, które sprawdziliśmy, to w ogóle nie jest tam, gdzie powinniśmy zmierzać. Przystanek, okay. Linia 1. Przystanek, linia 1. Mam pytanie. Kojarzy pani coś takiego, przystanek, linia 1? Jeżeli wykonacie 5 zadań, to jedną kartę dostanie mafia, jedną obywatele. Jak będą 4 zadania zrobione, albo mniej, to tylko mafia dostaje karty. Zrobisz tym, co uważasz, powodzenia, ją. Dobra, czyli dzwonił do wszystkich i mówił to wszystkim. Ja mnie rozpala, że Faustem ma nazwisko Fugińska, stary. To daj takie możliwości, żeby coś o Fudze napisać, że to chuj, nie? Musisz pojechać się do niego i zobaczyć, czy jest z wami dowodem, niech będzie zdjęcie na jego tronie. Mamy takie zadanie do wykonania, by zrobić zdjęcie na fotelu burmistrza. Ma teraz tam spotkanie. A nie ma innego fotelu burmistrza? No, jest jeden. Ej, to jest celowo, nie? To co się dzieje? Mamy godzinę. Dzień dobry, dzień dobry. Można usiąść, poczekać tak, że... No to poczekaliśmy, na szczęście za parę minut burmistrz wyszedł. Wiem, że jest pan z nami. Jestem za, chodźcie. O, jaki fotel. Jak pięknie. Ej, gdzie mieszka? Ale daleko to? Powiedzono od razu, go podbija i mówi... To trochę wygląda jak Kasia go chciała na majce nieco zaprosić. No to dawaj, jedziemy z tym. On już nie miał wyboru tak naprawdę, czy nam udostępnią kuchnię, czy nie. My pójdziemy z buta, za to po prostu, jedziemy za tobą, to musimy wszyscy pójść. Wzięliśmy jeszcze jednego gościa, który nam pomagał od początku, to było śmieszne, że tak naprawdę obcego człowieka do obcego człowieka przyprowadziliśmy do domu. Patelnia nam potrzebna, deska i nóż. Dobra, no to już jest okej, ziemniaki się gotują, mizeria jest, więc mi się wydaje, że chyba mamy to. Nie, no te ziemniaki się nie ugotują przez 100 lat. No to może nie? Na to zjedzą takie, tak. Ugryziecie kawałek tego ziemniaka? Po prostu trafiliśmy do odpowiedniego studia. Tatuaż, tu jest napisane. Muzyka, piercing, tatuaż. Nie ma szans, stary, na pół godziny teraz, nie? Jesteście w stanie, żeby mama tu przyjechała w przeciągu 15 minut? Zarąbiście. Ej, ogarnąłem, że mama kolegi nas podwiezie. Nie wiem, Adam coś tutaj kombinuje, widzę jakieś tutaj. Nie zróbmy w ogóle tego też nie zróbmy. 37 minut minęło. Okay. 23 minuty jeszcze ja. Szczerze, to drugie zadanie już słyszałem. Nie, stary, to zrobiłem. Nie, no to będziemy próbować. No tak, tylko... Tylko, że Adam, nawet jakby był mafią, to nie ma jakby żadnych przesłanek do tego, żeby wam bojkotować zadania, bo on też wygrywa te pieniądze. Próbować, nie rezygnujemy, ale no to i tak będzie taki już, wiesz. Zrobienie tatuażu przez Julitę jakby nic dla mnie nie zmieniło, ponieważ ja w ogóle nie brałem jakby pod uwagę, jeżeli chodzi o mafię. Kochanie, jestem prawdziwym obywatelem. No teraz każdy ci musi uwierzyć. Czy jakby ktoś mi nogę od wewnątrz dotykał? Czekajcie. Wasza stara dzwoniła właśnie. Pomiędzy pachwinami ją swędzi, coś tam, czy podrapie?
Ale naprawdę ci ufałem. Jezu, jak dobrze wygrałem w ten kamień papieru na rzucę, serio. Bo musimy zrobić zdjęcie po prostu na pana tronie. No to co, siadasz w postii z mafii? Dobra. Dobra. Udało nam się zrobić zdjęcie na jego fotelu. I napis najlepszy w górę. Tak jest. Super. Bardzo dziękujemy. Dobra. Dobra, dobra, słuchajcie, przystanek. Nic nie robimy nielegalnego, kolego. A czemu pan ucieka? Czemu pan ucieka? Stój, stój! Nie możemy się rozdzielać? Jest pan zatrzymany, jest pan oskarżony. Chcę uciec, ale nie wiem, jakie są zasady. Koleżanka również. Nie wiem, ile mogę nagiąć. Chłop na nas do radiowozu, pogadamy sobie. Pan policjant na pewno dobrze poinformowany. Zapraszamy, zapraszamy do jedzenia. Nie zatrujesz się, może tymi ziemniakami najwyżej. Nie no. Ziemniaka tego skubnąć, nie? Nie, nie. Ziemniaka skubnąć tylko, no. Ziemniak, co jak ziemniak? Twardy. Twardy, no. No. Ty zjadłeś rybkę? Tak. Mizeria zjadłeś? Ziemniaczka? Tak. Dziękujemy bardzo, do widzenia. Lecimy dalej. Za to należy się mandat, za ucieczkę przed policją. Normalny obywatel nigdy by nie uciekał. A nie może być pierwszy raz upomnienie? Proszę. Ja za nich ręczę, panie. Pierwszy raz upomnienie. Jak może weźmiemy, dawaj pastirola i spierdolę. Próbuję coś załatwić, dobra? To my tylko... I udało nam się uciec, więc klasa. I później mieliśmy farta, bo jak byliśmy przy drodze, to zaczepił... A Gorlitz to Zgorzelec, czy nie? Czy to są dwa różne miasta? Gerlitz to chyba jest po niemiecku, nie? Podrzuciłbyś nas w razie czego na następny przystanek? Czaję żartą, ci na chatę przychodzi i nie wyjdzie, póki mizerii nie zjesz. Są dwa różne miasta, okej. Okay. Nie no, z Żabsonem trzeba uważać, nie? Bo to jest alkoholik. Jeszcze cię wyrucha, k***a. I powie, że niegrzeczne dupy chcą się p***ć, a że twoja dupka była bardzo niegrzeczna. Taka... Jeszcze ci klapsika sprzeda. Znamy radę. Jedna osoba może z nami. Ja wbijam na tył. A my się, chłopaki, rozglądajcie prawo i lewo, sprawdzajcie, czy po prostu nie ma tutaj czasem nigdzie, wiecie... Mafii logo. Jakiegoś znaku mafii. Później, biegnąc już na przystanek, bardzo przykre spotkanie nas spotkało. Jano! A co to za bieganie po mieście? Co to za bieganie po mieście? Jano, stój! Dostałaś, myśl za... W tym mieście nie ma biegania przede wszystkim, tak? Ja nie biegam. Słuchajcie, tu jest radiowóz. Koleżanka biegła i kolega biegł. No i chuj kurwa. I kocenie wojskowe. Wsiądziemy sobie, odbierzemy tutaj szybki mandat 200 zł. Dobra, byśmy uciekli od niego po prostu. Dobra, chodźmy, on już poszedł, chodźcie. A czemu on korkuje drogę? Wykucanie się dodatkowo 250. Przepraszam, już nie będziemy biegać, obiecujemy. A chociaż. Jesteśmy niepełnoletni. Proszę pokazać, zachęcić mnie. Jest zrobione, o! Musimy iść dalej. Dobrze. Yes. Drugi mandat anulowany. Yes. Dobra, ale nie biec. Bartek, patrz. Tak biegam. Dobra, tam jest czerwony, to po co biegniesz? Teraz jedziemy na dwa razy i ślady tak. Zatrzymujemy, czekamy na drugą grupę. Szukać jakichś śladów, że oni zostawiali jakieś ślady. Nie wiem. Zglądamy się i jakoś fartem wyszło, że dosyć szybko zauważyłam banery mafii na którymś z budynku. Ej, bez kitu, dawaj! Jest, jest, bez kitu, dobrze. Dobra, jesteś. To tu? Odwieźmy te szarfy. No to jak mamy? Dobra, no to wyciągnę spod krytytki. Ej, trzeba to ściągnąć po prostu, żeby nie był ten. No ja to robię właśnie. Czekajcie, ale czy nie ma na innych budynkach czegoś takiego? To by było tylko to? Nie, chyba by było przesadanie, byśmy musieli jeszcze po pięciu budynkach biegać, stary. Nie no, według mnie to jest to. Patrzcie, tak macham. Zobacz, tak macham. Ci, co machywali, czułem się jak papież na balkonie. Nie, pomachaj jak... Tak, jak papież. Jak papież i k***a dziwnym trafem już ma papieskie zapędy, k***a i do dzieci go ciągnie. Ja nic nie mówię, Żabson, ale ty się ogarnij, nie? Ty się za bardzo... Zapal sobie papieżosa i to tyle, żeby cię z papieżem łączyło. Tylko tyle powiem. Papież, patrz, machają mi, machają. Ty, no i co teraz? Wygraliśmy! Dwa zadania! A mam takie pytanie, panie Gimper, bo ty zawsze tak chodzisz na tych odcinkach, p***lisz, jak to ktoś źle nie zrobił i tak dalej, wy nawet bez pasów, k***a, jeździcie. Ej, podwieziecie nas? A powiecie nam, gdzie było to nasze drugie zadanie? A jakie mieliście? Znów z tą szynką? Nie no, ile tą szynkę, k***a, można jeść? No to słuchaj, to nie jedz, nie? Nie, dobra, już zostaw. Nie, nie musisz. Już zostaw, już zostaw. Już zostaw. K***a, znów z tym pasztetem? Babciu, to jest zajebiste. To jest ten przystanek? Nie! Nie! Mówiłem! Mówiłem, chodźmy na przystanek zobaczyć. Nie! Nie! Ja
już jest. A wy byliście przy przystanku, tak? Ja mówiłem, chodźmy, zobaczmy. Nie, nie ma sensu, chodźmy już, bo to już 2 minuty. Ja pierdzielę. Ja. Staliśmy tutaj jak idioci? Czemu ja tam sam nie poszedłem? Tu staliście obok? Tak, i nie podeszliśmy. Ej, Boska, dobra, to nie jest wasze zadanie. To nie jest nasze zadanie, ale, więc... Serio? Tak. Ale byśmy pewnie zaliczyli, nie? Artyzm, wandalizm. No pewnie tak. Uczestnicy po zadaniu wrócili do domu mafii. Kochani, gratuluję. Byliście dzisiaj bardzo dzielni. Za każde wykonane zadanie otrzymacie 1000 zł. Mieliście bardzo mało czasu na ich wykonanie. Chciałem sprawdzić, jak pod taką presją uda wam się je wykonywać. Oraz dodatkowo, jeżeli dana grupa wykonała 2 zadania, dodatkowy 1000 zł. Powiedzcie proszę, ile wykonaliście zadań? Jedno niestety. Z burmistrzem. Jakiego zadania nie wykonaliście? Przystanek linia 1. Otrzymujecie 1000 zł, więc w puli macie teraz już 11 500 zł. Mieliśmy za zadanie ugotować obiad dla mieszkańców Gorlic. Dokładnie, oraz pójść na rynek do wroga, który przejął ten rynek. Czyli udało wam się wykonać oba zadania, dlatego otrzymujecie 2000 zł do wspólnej puli oraz dodatkowy 1000 ze względu na to, że są 2 zadania. Wykonaliście jedno zadanie, czyli otrzymujecie 1000 zł oraz mandat minus 250, także jest to 750. Jeżeli dobrze liczę, w puli mamy 15 250 zł. Wielkie gratulacje dla was. Ci dobrze liczę, wszystko. A przyszedł i miał już policzone. Jak pamiętacie, mafia w tym zadaniu mogła namieszać i zdobyć karty. Z waszym zadaniem była jeszcze jedna ważna kwestia, mianowicie mieliście tam gigantyczną podpowiedź. Czyli waszym zadaniem było zamalować mural, na którym było logo mafii oraz informacja najważniejsza dotycząca was dzisiaj wszystkich biorących udział w tym zadaniu. Tylko że my tam nie dotarliśmy, dlatego nie mamy tej informacji, o której chcę powiedzieć teraz wujek. Słuchajcie, padło tutaj dla mnie bardzo dużo komplementów od was, dlatego uznałem, że mogę wam sprzedać tę podpowiedź. Najbardziej mnie to troszkę tak zdziwiło, że wszyscy tak łatwo wydali ten hajs, którego w ogóle nie zarobili. No dobra, stary, to jest 2 koła, k***a, przedeś się tam bawić, no. Z grup dzisiaj nie było mafii. No, tak myślałem o tym. No to tutaj nie było mafii, bo tu jest jeden i drugi, no to z tej grupy jeszcze będzie... Wie. Myślałem o tym. Powiedział potem dobrej zabawy, machnął ręką jak papież i wyszedł na balkon obserwować, jak dzieje się piekło. Nie ma sensu, żeby dwie utalentowane osoby się kłóciły. Tak, tak, pogódźcie się. Dobra, słuchajcie. Pogódźcie. A przecież zrobiłeś pakt ze mną, oszuście. Ale co? Jaki pakt? Jaki pakt? To ten, co jak wyszłaś z pokoju, tak, to powiedziałem, że nie będziemy go respektować, że bo chcemy tylko, żebyś kartę nam pokazała. Nie, a wiem, bo ty nie słyszałaś tego. Ej, jak mnie oszukacie, to będziecie hamami. Czy chcieliśmy tylko, żebyś nam kartę pokazała generalnie. Czyli walić mnie? No oczywiście, że tak. To zadziała inaczej dzisiaj. Nie? On uważa, że została użyta karta pogróżki. Jedyną osobą, którą mógłbym o coś takiego podejrzewać, byłaby Faustyna. Ale co to jest za kłamstwo, słucham? No skłamałaś, że nie widziałaś karty, a ją widziałaś. Że wiesz, jaka to karta. Tak. Nie widziałam tej karty. Ale wiesz, jaka to karta, bo cię Kasia powiedziała. Bo Kasia mi powiedziała, co to jest za karta, jak każdemu z was. Nie, nikomu! To jest ciężko tam, nie? Tam już jest pogubienie, nie? To... Ale nie skłamałam ani razu! Wskazówka Łukasza nie byłaby OP. Ja ale uwielbiam, jak kobiety tak już sobie nie radzą i emocje się odpalają, nie? Że ona bardzo by chciała, ale nie ma możliwości, nie ma możliwości intelektualnych, fizycznych, jakichkolwiek, żeby przekonać ludzi do tego, co mówi, ale bardzo by chciała. To jest jakby to jest typowo kobiece zachowanie. Już widzisz, że ty piara z siebie wychodzi. Ja to widziałem z 50 razy w życiu. Każda kobieta tak działa. Dobra, ale odkleja się i nie zauważyliście na przykład tego, że ona naprawdę już wpadła takie emocje, które według mnie trudno udać. I mi się wydaje, że ona jest pod manipulacją Kasi. Też mi się tak wydaje. Słuchajcie, jak dojeżdżaliśmy na stację, to ja jechałem właśnie z nią w Audi, a mówię... No i prawda też jest taka, że za każdym razem ten program polega na tym, że jak mafia grać nie potrafi, to żeby nie wylecieli, to dostają 50 kart. Żeby mafia sobie ten... Jakby za bardzo sterowany jest to, ten program. Czy wiesz, jeśli ktoś ma przejść dalej, ma jakiś schemat być, że nie ma tu takiej losowości, że jakaś losowa karta, że ten i kto zagra, bo jak, nie wiem, widzieli, że bo jak widzieli, że post jest skończony wczoraj, od razu dzisiaj go zapchali kartą. Czy jak na przykład było w innych edycjach, w jakichś programach było, że o, jutro mafia wylatuje, to nagle przychodził Fritz i dawał mu kartę z immunitetem. Oni głosują i o, nie ten. Jeszcze dawali na przykład kartę jednej osobie, że tylko mafia może wylecieć, a drugiemu dawali immunitet, nie? Głosowali na niego, o, typ używał immunitetu, nikt o tym nie wiedział i było, że tylko mafia może wylecieć i typ nagle nie wylatuje. Mówią, o dobra, to on jest safe,
No ale zajebiście, nie? Bo tak kombinacje tych kart dobierają. Słuchaj, a ty jesteś szantażowana? Ona to tak zrobiła, nie? Tak twierdzi kury, nie? Że ktoś jest szantażowany z tymi pogróżkami. Ja uważam, że akurat wasza kanapa nie może być safe. Nie może. Nie może być. Z uwagi chociażby na kasie, nie? Ja mi się wydaje, że ona użyła karty szantażowej. Na niej i broni swojej... Tak może być. Bo jak daje kartę, że nagle obywatel przejść do mafii, chyba dwa odcinki przed końcem? No tak, jakby... No tak. Ja pierdolę, tak może być. Ale ona bym... Ale dlaczego reaguje tak strasznie agresywnie i tak nerwowo i tak do ciebie? I... Może musi. Wydaje mi się, że jest szansa, że Gimper, Fausti i Posti są oni czyści. Że jest Blołek, Kasia i trzecia osoba. No. Dzisiaj musi polecieć Kasia. No nie do końca, oni mają trzy karty i wie, czy nie mają obrony na nią. Uważam, że wasza kanapa była tą, która była jednak bezpieczna. Ja też tak myślałem, ale... Na rucie, jak k***a ty tu hedzie je... Ja p***ale, ja mam wrażenie, że im się o 12 w nocy k***a umysł resetuje. Wczoraj k***a Posti wypierdala, a dzisiaj k***a najlepszy ziomek. Ty jedyny mówisz prawdę, k***a piątka dla ciebie, kocham cię. To tak samo jak w poprzedniej edycji Mortalcie k***a mówił swojej dziewczynie, co nie było pewnie ciężkie, bo dziewczyny są podatne na swoich mężczyzn. I k***a, i we dwójkę przeszli przez cały program jak taran k***a i przez w żadnym momencie nikt ich k***a nie podważył. A jak ktoś próbował ich podważyć, to wylatywali z odcinka k***a i nikt nie łączył kropek. Trania był genialnym graczem. Jak się jego drużyna nazywała? Gang prawdomówniaków. No. Wymienił siebie, kurwa, i dwóch mafiozów, że są prawdomówniakami. Łukasz, na twoje zaproszenie się cieszę bardziej, niż gdyby mój ojciec się do mnie odezwał po 20 latach nie odzywania się do mnie. Dobrze się składa, bo powinieneś się cieszyć. Gratuluję. O, dziękuję. To karta dla ciebie. Widzicie? Warto być dobrym człowiekiem, nie? Najgorszą kartę mi dałeś? Najgorszą? Spokojnie, słuchaj. Gra się tym w pokerze, jak dostajesz karty, nie? Dzięki, Łukasz. Jakiego cwucha dostał, takiego spod p*** wyjętego. Chyba najgorszą. Ja nie mam kartę, nie? A moim zdaniem manipulowanie kartami daje ci możliwość przepchnięcia kogoś do finału na easy. Teraz wujas zebrał obywateli na drugie zadanie tego dnia. W tym zadaniu będziecie rywalizować między sobą. Chciałbym, abyście mogli zmierzyć się bezpośrednio każdy z każdym. Dlatego przygotowałem zadanie indywidualne. Mamy 11 stołów. Na każdym stole jest deska oraz nóż. Waszym zadaniem będzie idealne krojenie na pół. Jersey to codzienność, super! Po prawej stronie macie granaty, po prawej stronie melony. Możecie sobie wybrać owoc i następnie podejść do wolnego stolika. Zaczynajmy. Ej, jak wyglądają te owoce w środku? Bo ja nie wiem. Ej, a to jest prawda, że który wam powiedział, że ja na nim użyłam jakiejś karty? Bo ja mogę udowodnić, że nie. Nie powiedział, że ty... Norusiak mi powiedział, że kury mu właśnie też powiedział, że ja na nim użyłam karty szantażysty czy coś takiego, a ja mówię, że nie i że mam tą kartę w pokoju i mogę ją pokazać. Ja i tak jak coś mu nie wierzę. Macie minutę na przekrojenie owocu, czas start. Dobra, tu nie ma co rozkminiać, kurde, po prostu trzeba ciąć. A ja ogólnie rozkminiłem, że jedna część jest trochę grubsza, chyba druga trochę cieńsza. O nie, ale tu jest lipa z krojeniem. Dobra, muszę się skupić, tu jest trochę więcej, więc nie. O kurde bele, dobra, robimy to. Ja się boję, że w ogóle tego nie przekroję. Skupienie pełne jak coś. Ej, bo jak się mokroję, to potem mi schodzi krzywo. Czuję, że lipa. Ja też czuję, że lipa! Czuję, że lipa. Co zrobiłem? Mam wrażenie, że jest całkiem w porządku. Na zadanie z owocami poszło mi fatalnie. Nie umiałam w ogóle tego noża przebić przez ten owoc. Ostatecznie mój owoc był przecięty jakoś tak. Zdupcyłem. A ja? Koniec! Odkładamy noże! Co? Nie, nie ma szans. O kurde, jak ci dobrze poszło. Prawie tak dobrze jak mi. Karol, co? Ale on... Kakarakę tu odpierdolił. Kurde, jak ci dobrze poszło. Prawie... No ja pierdolę, chłopie, kurwa, ty. Nie no, całe szczęście, kurwa, że nikt z tego strzelać nie będzie. Jaki warzywniak tu został odjebany. Prawie tak dobrze jak mi. Ojejku, Karol, co się stało? Włożyłem całe serce w to zadanie. Nie mogę. Julitka, u ciebie
próżnica wynosi 16 gramów. 16 gram, no nie jest najgorzej, ale wydaje mi się, że patrząc na blowka, jakby naprawdę jest dobrze. Nie ma sensu nawet tego ważyć, bo tutaj nie ma różnicy. To jest... Rozumiem, że liczysz na błąd wagi. Tak. 900 do 455 praktycznie wykroiłeś 1/3. 52 gramy różnicy. 45 gramów różnicy. 14 gramów różnicy. Troszeczkę, kurde, zabrakło. 9, czyli 34 gramy różnicy. 1161 gramów różnicy. Tak. Nie jestem dobra w krojeniu rzeczy. Na trzecim miejscu mamy Julitę. Na drugim miejscu był Kury. A na pierwszym miejscu jest Tomek i 11 gramów. Z Japonii wróciłem, to mnie też. Okazało się, że do wygrania są dwie karty. Jedną z nich wygrywa osoba, która miała najmniejszą różnicę, jeżeli chodzi o... A drugą największą. Tomek wygrywa oraz Faustyna z największym wynikiem wygrywają tę konkurencję. A że drugą kartę wygrywa osoba, której ta różnica była największa. To ja! Ja wygrałam tą kartę. Co? I otrzymają ode mnie karty mocy. Ona miała 1134 gram różnicy, bo nie przekroiła melona. Głosuję na nią w nie? Mimo, że uczestnicy myśleli, że będzie tylko jeden zwycięzca, to tak naprawdę było ich dwóch. Dlatego twoja nagroda jest w tej kopercie. No to jest mocna karta. To jest karta, która może dużo namieszać. Nie. Proszę. Ja nie chcę brać tej karty, bo mnie to stresuje. Oni wszyscy myślą, że ja jestem teraz z mafii. Gratuluję. Warto było nie przekroić melona. Ale plot jest tutaj, nie? Oni nie zjedzą. Faustyna przed chwilą na zadaniu dostała kartę, ale przez to, że zrobiła coś kompletnie odklejonego, bo nie przekroiła owocu na czas, rzuciła na siebie bardzo dużo podejrzeń i ludzie spiskują. Jeśli mafia wiedziała, że coś takiego będzie, to na bank blołek to odpierdolił taką kakarakę. Bo nie wpadł na pomysł, że ktoś odpierdoli większą. Blołek, Gimper, Posti. W końcu po całym dniu intryg przyszedł czas na obrady miasta. Podczas dzisiejszych obrad jedna osoba opuści dom mafii. Wy zdecydujecie, kto z was będzie tą osobą. Bardzo chciałbym, abyście rozpoczęli dyskusję. Chciałbym, aby Adam rozpoczął. Kto według ciebie powinien opuścić dzisiaj nasz dom? Nikt. Ja bym wolał, żeby nikt, nie? Żebyśmy się dobrze bawili wszyscy. Kto według ciebie jest z mafii w takim razie? I ja w to naprawdę wierzę, teraz do tego momentu, że kanapa pełni jakby wolna od mafii. To była kanapa Tomka Gimpera. Czyli tam, gdzie był Alan i tam, gdzie była Faustyna. A kto u nas był z mafii? Uważam, że na mojej kanapie i mojej drużynie był jeden mafiozo i uważam, że to był Blołek. Co ty na to, Karolu? No, ja jestem obywatelem, więc jestem czysty. Przykro mi, Adam, że tak myślisz, naprawdę. Ja od... To jakby wyjaśnione, możemy dalej. Ale jak kocham zmienność Blołka, on mniej więcej co dwie godziny jest obywatelem lub mafią, nie? A kto według ciebie w takim razie jest mafią, skoro ty jesteś obywatelem? Nie wiem, ja bym się tutaj skupił bardziej na tym konflikcie Posti i Kasia. Znaczy, w ogóle moim zdaniem przez to, że się też skupiliśmy tylko na tej konflikcie Kasia-Posti. Mam to totalnie, przez cały dzień nie zwracaliśmy uwagi na zachowania innych. Na kogo będziesz głosowała? Mam dwie osoby, nad którymi się zastanawiam. Tylko w jedyny ten sposób mogę zweryfikować, czy Żaba wczoraj miał rację, czy Kasia, czy Posti, nie? A mogę zadać jedno pytanie? Jesteś szantażowana? Nie, nie jestem, się to tłumaczyłam w aucie cały dzień. Poza tym nie może ona tego dzień powiedzieć i tak. Nie, no jakby była szantażowana, to by nie mogła powiedzieć. Nie, ale chciałbym, żeby ty powiedziała po prostu. Kochani, ja byłem dzisiaj szantażowany, a tutaj jest mój list. Nie poddałem się tym szantażom, ponieważ mam zasady, mam honor. Mówiłem. I cię mówiłem kocham. Mówiłem ci. Kurdzia! Dobra, ja już nic nie mówię zresztą. Słuchajcie, zgodnie z kartą, Kury właśnie opuszcza program ze względu na to, że nie wykonał zadań mafii i nie spełnił ich życzenia. Cios prosto w... Aha! No to nieźle. No to nieźle, stary. Ale się porobiło, co? Czekajcie, wam przeczytam. Dobra, czytam. Zwracam się z wielką prośbą do pana prokuratora o uchylenie mi aresztu śledczego lub zastosowanie innego środka zapobiegawczego, gdyż panie prokuratorze, powiedziałem całą prawdę i naprawdę bardzo żałuję tego, co zrobiłem. Obiecuję, że nigdy więcej nie zrobię nic złego i głupiego, zrozumiałem wiele rzeczy. Panie prokuratorze, nie daję rady już wytrzymać w tym miejscu psychicznie, pierwszy raz siedzę w więzieniu, nigdy wcześniej nie zdawałem sobie sprawy, że jest tu tak strasznie. Chciałbym bardzo wrócić do domu, do mojej rodziny i dziewczyny. Chcę od razu zacząć szkołę i zająć się rzeczami, które w życiu mi się przydadzą. Pojebane, stary. Dobra, ja już nic nie mówię zresztą. Prawilny list mafijny. Kury właśnie opuszcza program ze względu na to, że nie wykonał zadań mafii i nie spełnił ich życzenia. Cios prosto w serce.
to był. Podejrzewałam go i teraz mi głupio strasznie. Teraz mi jest tak głupio. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek zadań otrzymałem pogróżki od mafii. Mam od nich instrukcję dla ciebie, jak musisz postępować w dniu dzisiejszym. Jeżeli nie będziesz przestrzegał tych zasad, to odpadniesz z programu. Okazało się, że moja karta na Kurego, list, który dostał ode mnie dzisiaj, zadziałał. Musisz powiedzieć, że chciałeś sprawdzić, czy ulita jest safe, aby ci się po prostu lepiej grało. Dzięki karcie od gospodarza, o której nie możesz mówić, sprawdziłeś ją i okazało się, że ulita jest z mafii. Sugerujesz, że Żawa i Posti są podejrzani, ale że to ulita jest pewniakiem, a trzeba z gry wywalić jak najwięcej mafii. Musisz z każdą osobą porozmawiać i przekonać ją, że Julita jest z mafii. Musisz każdą osobę nakłonić do głosowania na Julitę podczas obrad miasta. Podpisano mafia. I z racji, że ja już byłem w pierwszej mafii, wygrałem ją, Julita jest pierwszy raz, dobrze się tutaj bawi, jest wkręcona na maksa, to mam coś takiego, że... Tak szczerze, trzeba być ciężką k***ą i do tego pokazuje, że chłop grać nie potrafi. Jeśli dostajesz kartę tylko i wyłącznie dlatego, że grać nie potrafi, że gospodarze nie chcą trafić mafii po 3 godzinach od zaczęcia nagrywania, jedziesz do chłopa, żeby jedyne 10 zadań, które mu dajesz, to w skrócie napierdaj na swoją dziewczynę. Ale co ty? Wolę się poświęcić dla jej dobra. Wieczorem możesz powiedzieć, że miałeś taką kartę i że to było wszystko ściema. Po obradach, ale to już i tak w sytuacji, w której Julity już nie będzie. Nie wiadomo. Jeżeli nie będziesz tego robił, to odpadniesz z gry. O kurde, a możemy dowiedzieć się, jakie to były życzenia? Niestety odpadł już z programu. Bo ja nawet gadałem i mówię tak, skoro Kury by miał tą kartę, to czy zachowywał się w jakiś sposób, który by mógł sabotować? Ale to ma w mrugał sens. 3 razy. To ma w sens. W sensie po całym dniu, jak on się zachowywał, przybity, to ma sens. On odpadł przez to, że się przyznał, złamał zasadę karty, dlatego odpadł. Czyli my i tak głosujemy, czyli dzisiaj 3 osoby wypadają. Poczekajcie chwilę, rozkminijmy to, bo teraz to pytanie, czy to nam cokolwiek zmienia. Musiałby wkopać Julitkę. Pewnie czyli tak chcieli brzmiał. Zagrać na uczuciach tutaj. Czyli żeby Kury kopał ciebie. Ej, to znaczy, że Patryk nie był z mafii. Dobra, dobra, jesteśmy do przodu trochę. Tak, macie o jednego obywatela mniej. Ty będziesz głosował dzisiaj. Ja pierdolę, Bartek, jakim ty jesteś tu headem, o, ale super! Yes! Ty, ale bramkę straciłeś, ale otworzył się wynik spotkania! Ty, ale no, przegrywacie. Nieważne! To są emocje! Zajebiście go, ale go k***a wyzerował wujek, coś zajebistego. Ty kopał ciebie. Ej, to znaczy, że Patryk nie był z mafii. To. Dobra, dobra, jesteśmy do przodu trochę. Tak, macie o jednego obywatela mniej. Kogo ty będziesz głosował dziś? Nie, no jak i z kogo wyzerował do poziomu chodnika. Tu ludzie to mają 3 IQ, więc oni tak nie rozumieją mnie. Ja zastanawiałem się mocno nad Kurym, bo mi nie pasowało jego zachowanie i jakby, no ale to mi roz***ło klocki. Druga rzecz, moją uwagę mocno zwróciło zachowanie Kasi i Faustyny rano, które były mega nakręcone na Postiego, nie? I jakby ja trochę to rozumiem pod kątem wczorajszego dnia. Druga rzecz, moją uwagę mocno... Julitę, a Adam by kocha Julitę? O czym szepczecie, Kasia i Posti? No ja powiedziałam do Postiego, że mam przerąbane w tym momencie, jak Kury wyleciał. Że teraz, a dlaczego tak uważasz? Teraz większość osób będzie głosowało na mnie prawdopodobnie. Prawdopodobnie, tak. I Żabson, dawaj na mnie argumenty. Bo ty w ogóle dzisiaj dyskutowałeś pod moimi drzwiami i nagadywałeś ludzi, żeby na mnie głosowali. Dla mnie jest prosta akcja. No. Ja dalej trzymam się, że albo 50-50 to. No i dlaczego jesteś bardziej na mnie niż na Postiego na przykład? Dla mnie możemy zagłosować każdy za swoim sercem. Zagłosuję na jedną z waszych dwóch osób i wtedy wszyscy są w porządku. Ale jak za swoim sercem, jak mówiłeś pod drzwiami do każdego, kto przychodzi na przykład do Gimpera, że zagłosuj na Kasię, zagłosujcie na nią. To nie było jakby iść za głosem swojego serca. Nie, ja mówiłem, że zagłosujcie na Kasię, ponieważ no. Wy po prostu od rana ty chodzisz i mówisz na Postiego, żeby na niego zagłosować. Ale to jest co? Logiczne tak dla robisz? Mnie. No oczywiście, że robi ale to tak. Jest logiczne dla mnie, że jeżeli ty nie kłamiesz, no to Posty jest z mafii. No a logiczne jest dla mnie jako dla obywatela, że chcę się pozbyć ludzi, którzy mącą. Czekaj, dla ciebie jest logiczne, że jestem ja albo on, więc dlaczego na mnie tylko mówiłeś? Dobrze, podam ci. Ponieważ on nie ma żadnego sojusznika, z nikim nie rozmawiał przez cały dzień, nikt go nie wspiera, nikt z nim nie gada. Jest ci go szkoda, tak? Nie. Jak ja bym był z mafii, to bym zrobił wszystko, żeby jakoś jednak zdobyć tych sojuszników i jakoś przywrócić ich na swoją stronę. I ty to robiłaś cały dzień. Dobra, ale to nie jest żaden argument, bo mamy tak naprawdę ja mówię tylko o swoich odczuciach. Ale mamy 2 dowody na Postiego, a na mnie 1. Dziwne, że wczoraj tyle razy spotkało się to, że ten Posti się powielał i moim zdaniem... Bo Fris mnie nakręcał tak, na mnie całą gadkę cały dzień. Tak, ale kierujmy się tym moim zdaniem, co jakby możemy już zweryfikować jakkolwiek, nie? Więc albo Kasia, albo kurde Posti, albo Żabson.
osoby albo znikli, ja, jakby sobie. Wiecie, chodzi o to po prostu, że już są jakieś rzeczy, które działy się na przestrzeni ostatnich dwóch dni, dzięki którym możemy być krok do przodu. I ty byłaś trochę też podejrzana dla mnie, na przykład jeśli chodzi o kartę pogróżki. Ja myślałem, że w ogóle ty masz pogróżkę. No i właśnie chciałam się zapytać dlaczego, bo może Kury miał za zadanie, żeby mnie... No bo nagle zaczęłaś bardzo mocno bronić Kasi. I w ogóle bardzo byłaś emocjonalna wtedy, wiesz? Strasznie. Ale nie, tam... emocjonalność akurat dla mnie dodała jej wiarygodności, ta emocjonalność, bo ona dla mnie wyglądała jak ktoś sfrustrowany, kto bardzo chce, no. bardzo chce jednak przekonać emocjonalnie ludzi. W ogóle grałaś inaczej niż wczoraj. Wczoraj to siedziałaś, cały czas tylko patrzyłaś po ludziach, a dzisiaj od rana byłaś wkręcona i poszowałaś narrację. I że jesteś poddana manipulacjom Kasi. No wiem, ale wydaje mi się, że nie potrafiłabym po prostu czysto z mojej psychiki tak grać, nie? Mimo tego, że Narudziak jest moim współlokatorem i bardzo go szanowałem i jego jakby jakąś całą opinię. Ja jestem moim współlokatorem, bardzo go szanuję, no ale trzymaj się, nie? Proszę, wkręcamy się. Nie, słuchajcie. O setup kręcił misję tu wychodząc. I to jest dla mnie dziwne, że strasznie od razu na mnie jakby mówisz, że ja sobie wkręciłem misję na ciebie, nawet nie dasz mi wytłumaczyć. Byłeś człowiekiem, który najbardziej na Kurego jakby wjeżdżał według mnie przez cały dzień. Próbował zmienić zdanie innych osób, próbowałeś, no? Przez cały dzień próbowałeś wszystkich odsunąć od głosowania na Kasię i próbowałeś wszystkich mega wkręcić na Kurego, tymczasem Kury okazuje się obywatelem, który był pod pogróżkami. I dla mnie to opór go czyści, bo jakby wiedział, że on leci, to by nie nakręcał ludzi na niego, to bez sensu. Czy to się trochę tak wyklucza, wiecie? Bo ja wiedziałem, że ciebie to... Tak mi się wydaje. Jeżeli byłeś osobą, która dała list z pogróżkami, to na pewno wiedziałeś, że nie została ona spełniona, więc dlaczego sekundę przed obradami powiedziałeś, że sądzisz, że wylecą dzisiaj 3 osoby? Bo uważam, że jedna z mafii ma backfire kartę i ja się na przykład boję obstawiać dla mnie oczywiste bety, czyli Karola oraz Kasi. Oni mogą gryby. To daje mu jeszcze kolejne alibi. No, że w sumie, że mógł się oczyścić w ten sposób. Oczyścił się w ten sposób. Drodzy mieszkańcy domu mafii, no. Tak jak mówiłem wcześniej, to nie jest czas na taką dyskusję, dlatego chciałbym, abyśmy przeszli do głosowania. Głupio mi strasznie z tą sytuacją. Nie dziwię się, jakbym był mafią, to też. Że ja bym sam na siebie zagłosował i ja... No, nie wiem, czy tak można zrobić. Może na samego siebie od... No, co mogę powiedzieć? No, trochę smutno mimo wszystko, nie? Ale już się spakowałem. Przygotowany w pełni. Goddammit, nie? To jest ciężko, nie? Kury, przepraszam. Ale wiesz co, zachował się Patryk bardzo honorowo. Bo on miał za zadanie być przeciwko mnie i odrzucił to, więc jakby no mega, mega szacun też dla niego, że po prostu on postawił ten związek wyżej niż gdzieś. Tak szczerze, właśnie dlatego frajerska sytuacja jest taka, że chłop dostał taką kartę i taką katarakę. A z drugiej strony, jakby się to potoczyło, gdyby nie było tam związków. No właśnie. Tam grę, nie? W takim razie rozpoczynamy głosowanie. Opieram się na tym, co już wiem, więc swój głos oddaję Postiemu. Posti, masz jeden głos. Bardzo proszę, aby zagłosował Posti. To uważam, że bardziej Kasia. Kasia, jeden głos. Żaba, na kogo głosujesz? Ja głosuję po prostu na Kasię, ponieważ chcę być szczery wobec tych ludzi, z którymi wcześniej rozmawiałem. Kasia, na kogo ty głosujesz? Na Postiego. Posti, 2. Adam? Na Kasię. Kasia, 3. Po tym, co ci powiedziałam dzisiaj? Bartuś. Oh, wow. Daliśmy też na Kasię. Ja pierdzielę, ale robicie teraz. Julitka? Również zostanę z grupą. Oddaję głos na Kasię. Kasia, 5. Mój głos nic za bardzo nie zmieni. Adam chciał zagłosować na siebie, to go wyręczę, więc Adam, masz jeden głos. Zasłużony, stary. No. Mamy 8 głosów. 5 Kasia, 2 Posti, 1 Adam. Bardzo proszę, Tomku, oddaj swój głos. Cieszę się, że nie mam decydującego, daję na Kasię, ale to tylko dlatego, że już nic to, wiesz... Znaczy, i tak bym, jesteście debilami, nie mogę tego przeżyć. Znaczy, no i tak bym dał, serio? Ale... Aga? Dobra, Aga, to nic nie zmienia. Na Kasię, bo też ustalaliśmy wcześniej. Wszyscy mi mijają nóż w plecy, nie mogę. Głosami mieszkańców domu mafii z programu Odpada Kasia. No. Kakaraki odpadają. Ci ludzie mózgu nie używają. No.